Szanowni prenumeratorzy i ci, którzy jeszcze prenumeraty nie zamówili, ale śledzicie nas na bieżąco i słuchacie informacji, czytacie informacje o rynkach na naszej stronie internetowej, to dla was skierowana jest kolejna nasza akcja Giełda Rzepaczano-Zbożowa, która odbywa się już cyklicznie co roku o tej samej porze, u schyłku starego sezonu i na początku nowego. Tym razem szósta już ogólnopolska giełda rzepaczano-zbożowa odbędzie się we wrześniu koło Poznania 12 czerwca i rozpoczynamy o 10.30. Jest to narzędzie, które uwzględniają zarówno producenci rolni, przetwórcy, jak i handlowcy w swoim warsztacie podstawowym, a więc masa informacji dotyczących kończącego się sezonu i następnego. Nie wyobrażam sobie, żebyście nie skorzystali z tak podanej wiedzy, bo ona właśnie umożliwi wam omijanie raf rynkowych. Tak więc zapisujcie się na giełdę, na której prelegentami będą tak ważne osoby, jak nawet radca rolny ambasady amerykańskiej w Warszawie. To on przekaże nam informacje zza oceanu, jak widzą Amerykanie rynek zbóż, rzepaku, pozostałych oleistych na nadchodzący sezon. Ale przecież nie zabraknie tak znamienitych gości jak Pierre Pages z firmy Mondry, który będzie przekazywał bieżącą informację o tym, w jaki sposób działają polskie porty i jakie są perspektywy portowych załadunków na kolejny sezon. Ale mamy kolejnych znamienitych gości. Przecież Krzysztof Gwiazda już od lat przedstawia swoje kolejne bilanse zbożowe i wydaje się, że są one bliższe tym realiom niż informacje, które później pokazuje GUS. To dowodzi ostatni sezon, ten właśnie, który się kończy, i to, co dzieje się w kukurydzy. Będziemy słychać również informacji bezpośrednio pochodzących z firm paszowych, również od przetwórców rzepaku. Będziemy słyszeć, jak zmieniające się ceny oleju wpływają na podaż i popyt i na ceny w sklepach, ale i na ceny rzepaku. Olbrzymie forum zyskuje zawsze nasza dyskusja, zarówno po bloku rzepakowym, jak i zbożowym. To w niej uczestniczycie wy zgromadzeni na sali. To nie przypadek, że przyjeżdżacie na naszą giełdę już kolejny rok z rzędu, chętnie spotykając się z tymi wszystkimi znamienitościami świata rolnego, biznesowego. Po to tylko, żeby wykorzystać te informacje w waszych biznesach. Nie omijajcie naszej giełdy, zapisujcie się, bo już tylko niewiele czasu do niej zostało. Zapraszamy na zapisy na stronie giełda.topagrar.pl.